Dzisiaj podpisujemy w parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie umowę z Fundacją Leroy Merlin, dzięki której będziemy w stanie wyremontować mieszkanie dla rodziny uchodźców z Ukrainy. Bardzo się cieszę, że właściwie z inicjatywy Leroy Merlin, z inicjatywy Fundacji Leroy Merlin do tego podpisania tutaj dochodzi. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie od wybuchu wojny zaangażowała się w pomoc uchodźcom z Ukrainy dzięki naszym partnerom z zagranicy, nie dzięki naszej parafii partnerskiej w Schwabach w Niemczech, ale także dzięki wielu osobom, które zaangażowały się zarówno z naszej parafii, jak i spoza parafii. Udało się w naszej parafii tutaj zorganizować punkt pomocy dla uchodźców, w którym to punkcie udzielana była bezpośrednio i udzielana jest nadal bezpośrednia pomoc dla uchodźców. Skorzystało z tej pomocy kilkanaście tysięcy osób, ale cieszę się też z tego, że udało się wygospodarować mieszkania dla uchodźców. Dzięki współpracy z Fundacją Leroy Merlin jesteśmy w stanie kolejne takie mieszkanie wyremontować, dostosować do potrzeb rodziny, która tam zamieszka. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tę współpracę, bardzo serdecznie dziękuję pracownikom Leroy Merlin tu w Cieszynie, jak i fundacji, która sprawiła, że możemy tym ludziom, którzy znaleźli się w bardzo trudnej życiowej sytuacji, zostali pozbawieni swojego dachu nad głową, możemy ten dach nad głową im zapewnić, możemy też im zapewnić odpowiedni standard mieszkania, bo myślę, że to jest bardzo ważne. Godne mieszkanie, które my jako gospodarze, jako ci, którzy udzielają schronienia, będziemy mogli im zapewnić. Bardzo serdecznie za to dziękuję. To ja ze swojej strony powiem, że tym bardziej cieszy mnie, że jesteśmy w Cieszynie, ponieważ to było jedno z pierwszych miejsc, do których trafiali nasi koledzy z Leroy Merlin Ukraina. Nie wiem, czy jeszcze pracuje ta osoba u was w sklepie, ale w tym mieszkaniu, które macie służbowe tutaj, które mamy jako Leroy służbowe w Cieszynie, te osoby zamieszkiwały, czy ten pracownik zamieszkiwał. I jest to takie też chyba najdalej wysunięte, na granicy praktycznie już miejsce, gdzie mamy kolejną budowę, kolejny remont dzięki fundacji i tak naprawdę temu projektowi, który nazywa się Fundusz Solidarnościowy. Nie pamiętam, to jest chyba 53. umowa, którą podpisujemy, więc już trochę tych umów w Polsce jest, ale tak daleko na tą południową granicę zajechaliśmy do Państwa, więc cieszymy się, że możemy pomóc. Już też parę kościołów korzysta z naszej pomocy. I to są różne wyznania, więc tym bardziej cieszę, że dołączają kolejne i że tak licznie i tak dobrze opiekujecie się Państwo tą grupą, która ucieka przed wojną i potrzebuje tego wsparcia. Więc my ze swojej strony duży ukłon, duży szacunek dla Was za to, co robicie, a my tak naprawdę przekazujemy środki, żeby te mieszkania powstawały, Wy ich macie pod swoją opieką, więc mam nadzieję, że to szybko się wyremontuje i szybko będą mogli korzystać. Ja też mam nadzieję, to mieszkanie jest tutaj na Placu Kościelnym. To jest mieszkanie, w którym w dwóch pokojach z łazienką, kuchnią będzie mogła zamieszkać rodzina. Będą mogli zamieszkać ludzie, którzy już tutaj od pewnego czasu mieszkają, ale w bardzo słabych warunkach. Także będziemy mogli zapewnić przede wszystkim dzieciom, rodzinom od dzieci, godne warunki do życia, do funkcjonowania, do uczenia się, do funkcjonowania tutaj w Polsce. Cieszę się z tego bardzo. My również. Dziękujemy bardzo.